to widzowie latający w powietrzu. No, chociaż nie do końca, ponieważ tak naprawdę znajdują się na niewidzialnych barierach, które są po prostu wszędzie pod nimi. I w dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak pójdzie im przejść się na niewidzialnej platformie, w której będą różne dziury, niewidzialne ściany i ogólnie dużo rzeczy, które mogą ich pozbawić szans na wygranie przez chwilę nieuwagi. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Oczywiście stawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków, kto ostatni zostanie. Ale tak ogólnie to odcinki są codziennie, więc subskrybujcie kanał, by niczego nie przegapić. I najlepiej zostawcie dzwoneczek, żeby zostać powiadomienie, jeżeli coś się pojawi. A pojawia się codziennie, więc spokojnie, nie zawiodę was. Okej, myślę, że możemy zacząć. Na arenie jest aktualnie około 100 osób. Może nie jest to zbyt widoczne, ale tyle ich jest w rzeczy samej. Zresztą zaraz będziemy widzieć dokładne liczby. Zróbmy teraz tak. Uwaga, zaczynamy. I zrobię replace barier na barier, ale dodajmy co jakiś czas 0 i zobaczmy, kto wypadnie. Dobra, jest kilka dziur w podłodze. W podłodze są dziury. Więc uwaga, zostało 86 graczy. Gracze naprawdę szybko odpadają. Chodzą na shifcie, myślą, że to im coś da. Ale w niektórych konkurencjach niestety będą musieli z tego shifta zejść i pewnie będą spadać. Zobaczmy, jak dużo dziur tutaj występuje. Możemy łatwo zobaczyć, że no raz na kilka bloków dziura się faktycznie trafi. Nie jest ich specjalnie dużo, ale jest ich też nie na tyle mało, by trzeba było uważać, jak się chodzi. Ponieważ idąc tak po prostu przed siebie, prędzej czy później się wypadnie. O, dokładnie tak jak widzieliście. Zróbmy tak, postawmy ciasto i zobaczmy, ile osób tutaj przyjdzie i wpadnie po drodze w pułapkę. Dobra, tutaj ciasto. Dobra, o, pobiegła i wpadła do ciasta. Dobra, kolejne osoby. Najlepsze jest to, że oni po prostu tutaj biegną. Oj, kolejny! Oj, oj, oj! To była naprawdę niezła przynęta. Ile graczy odpada? Co jest? Już odpadło nam około 15. O ile dobrze mi się wydaje, to na arenie było z około 80. Przynajmniej tak można z tego wywnioskować. Oczywiście mają zakaz bicia się ze sobą, więc jeżeli ktoś kogoś uderzy, to będzie zdyskwalifikowany, a ja już o to się postaram zadbać. Dobra, postawmy na przykład tutaj jedno ciasto. Tutaj też jakieś ciasto. Ciasto, tutaj też, dobra, niech oni chodzą po te ciasta. No to jakiś Mario biegnie na odważnego, czy wpadnie? Nie, dobra, nie wpadł. Miał farta. Oj, ej, ty, Alex, ty go uderzyłaś, ja to widziałem. Dobra, nie można tutaj nikogo uderzać. Ciasta są niedojedzone, więc chyba wszyscy są najedzeni. Ciasta też delikatnie zdradzają, w których miejscach można być bezpiecznym. Jak widzę, na ziemi to jeszcze nie korzystał i nie stoi na cieście. Oni cały czas są z głowami w dół, bo jak widzicie, można zobaczyć po kratkach, niby gdzie jest blok, a gdzie go nie ma, ale prawda jest taka, że troszkę trudno się połapać, na przykład tutaj można byłoby nie zauważyć, że jest dziura, więc zadanie jest naprawdę, naprawdę trudne. Cóż, może zespawnujmy tutaj jakiegoś moba, a może ja bym chciał zobaczyć, jak się tutaj bawią w berka. Dobra, kto chce być berkiem? Tutaj to będzie jedna konkurencja, gdzie berek będzie miał też przechlapane. Pierwszy był Adamackie. No dobra, więc tepnijmy Adamackie gdzieś tutaj. Dobra, Adamackie, hono tu. Dobra, dajmy mu sikierę nederytową. Musisz pozbyć się 5 osób. Dobra, i zobaczymy, czy uda mu się pozbyć 5 osób. On to na razie ma problem z chodzeniem. Uwaga, typ chodzi z siekierą. Co on robi? Co on robi? Zaraz, co jest z imię tak? Czemu on tutaj chodzi w miejscu, gdzie w ogóle osób nie ma? Tam jest cała reszta. On wie, że musi być ostrożny. Nie może tak po prostu na nich biec. Oni też wiedzą, że nie mogą po prostu uciekać. Nie, ten typ jest tyłem w ogóle. Co jest? On chyba miał laga. No dobra, pierwsza osoba odpadła. Czekamy jeszcze na 4. Zobaczymy, czy Adamacki odpadnie, czy... Zaraz, co oni tutaj sobie stoją normalnie? Patrzcie, oni sobie tutaj stoją, oj, tam tutaj spadną. No właśnie, to jest naprawdę przechlapane, ponieważ tutaj można odpaść, że w inny sposób niż tylko przez konkurencję. Z tego, co widzę, tutaj Adamackie chyba dąży do drugiej albo trzeciej nawet osoby. Nie wiem, widzę, sorry, ale się troszkę pogubiłem. Wiecie, liczenie do 5 to już naprawdę poważny skill. Dobra, ale tu już była 4. osoba i zaraz będzie 5. O nie, wszyscy chodzą na shifcie. Tego się nie spodziewałem, że tak będzie. Wyrzuć siekierę. Dobra, wyrzucił. Idealnie tam akurat jakaś dziura była, więc git. Platforma jest, no, całkiem duża, jakby nie było. Dałem im całkiem spore pole do manewru, żeby
mieli tutaj gdzie chodzić, a nie się tylko gnieździć na jednym bloku. Więc w takim wypadku możemy przejść do kolejnej konkurencji. Ja myślę, że skoro mamy tyle osób, można by było zrobić jakiś wyścig. I ten wyścig trochę będzie polegał na farcie, a trochę na skillu. Zobaczymy, w którą stronę widzowie uderzą. Zróbmy tutaj zieloną linię, tak żeby musieli przebiec przez niewidzialne pole i spróbować nie wpaść. Wszyscy na zielone. Dobra, wszyscy idą w stronę zielonego. Osoby spadają już po drodze. Oj. Dlaczego oni tam nie idą na shifcie? To mnie bardzo zastanawia, ponieważ jeszcze nikt ich nie goni. To jeszcze nie jest wyścig, a są już tylko połowa graczy w sumie, bo 46. A początkowo było ich, 80. Dobra, czy ktoś jeszcze spadnie? Nie, tutaj chyba już nikt nie spadnie. Przynajmniej mam taką nadzieję. No cóż, kto odpadł, najwidoczniej musiał odpaść. To była selekcja naturalna. Dobra, zadanie teraz jest proste. Kto ostatni na czerwonym polu odpada? Start. Dobra, zobaczmy co teraz. Ile osób odpadnie? Oj. Dobra, ktoś tutaj powie na przykład na pewniaka i nawet mu się udało. Inne osoby, które próbowały iść bez shifta, od razu spadły. Więc na przykład on miał bardzo dużego farta, czego nie można powiedzieć o reszcie zawodników tutaj. No ale idą pomimo tego, że wolno, to jednak cały czas do przodu. Kto tutaj będzie ostatni? No, to jest coś, co na pewno jest dużą zagwozdką. I oj, tutaj ktoś był przed metą i chciał przyspieszyć i niestety wpadł. Więc wychodzi na to, że ostatnią osobą przy linii będzie ten Steve. Więc ten Steve odpada. Wracamy na niewidzialną platformę. No, to był naprawdę najwolniejszy wyścig, jaki w swoim życiu widziałem. Wyścig, w którym o dziwo, no, nikt się za bardzo nie śpieszył. Mając tyle osób przed sobą, możemy od razu przejść do kolejnej konkurencji, która według mnie będzie fajna, jeżeli to będzie na przykład parkour. No bo jakby, oj, kurde, unto, źle zrobiłem. Dobra, nie wiem dlaczego oni stali na tym, bo powiedziałem, że wyjdzie na niewidzialną platformę. A dlaczego parkour będzie fajny? Ponieważ, no, nie będą wiedzieć za bardzo, gdzie skaczą. Będą musieli to robić delikatnie na oślep, co mi się bardzo podoba. Zróbmy tak, na razie załatajmy te dziury, żeby nie mieli za bardzo okazji sami odpaść. Dobra, robimy tak, budujemy tutaj parkour, który będzie w sumie, no, całkiem prosty, nie? Bo to nie chodzi o to, żeby było jakieś specjalnie trudne. Tu chodzi tylko i wyłącznie o to, by zobaczyć, jak sobie poradzą. Okej, dobra. Czy stąd dotąd da się zeskoczyć? No, da się. To jest naprawdę... To będzie najśmieszniejszy parkour, jaki w życiu w ogóle widziałem. Dobra, i zróbmy teraz tak. Nie wiem, czy to nie będzie zbyt trudne. No, mam nadzieję jednak, że nie. Dobra, i teraz stąd, dotąd. Okej, i stąd będzie tutaj trzeba doskoczyć. I tu będzie zielony. Na platforma, na której... Zaraz, czemu te bloki są niewidzialne? O, dobra, zrobiły się widzialne. Już chciałem powiedzieć, że bez przesady są niewidzialnością. Nie chociaż widzą, dokąd mają dojść. Zabudowujemy to. Robimy sobie tutaj taką platformę, żeby no, z niej na pewno nie wypadli. A żeby na pewno z niej nie wypadli, to dobrze by było to obudować, ponieważ oni lubią po prostu wypadać z platform, które nie mają ścian, zauważyłem. Często nie trzeba się w ogóle starać. Sami się pozbywają życia. Dobra, mamy więc zrobione. Jest parkour, teraz oni tylko nie wiedzą, gdzie jest początek. A początek jest tutaj. Okej. Okay. Parkour. Musicie dojść do zielonej strefy. Zaczynacie na czerwonym bloku. Dobra, najpierw muszę zajeść czerwony blok. Czerwony blok, który jest tutaj. Ostatnie trzy osoby odpadają. Dobra, i teraz pytanie. Dobra, mamy pierwszą osobę, która tutaj jakoś spróbowała doskoczyć. Oni to będą musieli badać i będą wiedzieli... O, dobra, ten na przykład ogarnął, gdzie to jest. Widzi tam kolejny blok. No, jakoś to idzie. A jak to wygląda z ich perspektywy, to też warto zobaczyć. Oj, ej, to wygląda naprawdę źle. Jeżeli by być tutaj takim graczem, o co bym się chciał pokusić, to w sumie, ej, no w sumie nie jest źle. W sumie, jak tak sobie patrzę, aha, stąd, dotąd, ej, nie, no to easy, popatrzcie, ja bym tego parkura na luzie przyszedł. Oczywiście, może dlatego, że moją przewagą jest to, iż sam to budowałem, nie wiem, więc nie może tego... Ej, zaraz, bo wy się tutaj bijecie, chłopaki, ja już mówiłem, kto się bije, ten odpada. Zobaczcie, tylko jedno machnięcie łapką i od razu się wyzbywamy takiego delikwenta. Na razie nie widzę, kto tutaj uderza. Dobra, ty uderzyłaś? Ktoś jeszcze tutaj uderza? Nie wiem, ale na pewno są lagi. Zastanawiam się, czy to przez to, że zrobiliśmy niewidzialnego parkoura? Nie, chyba nie przez to. Tam tutaj się buduje wokół. Okej, i przestali się bić. Nagle jest podejście całkiem spoko. Zobaczmy, z którym fragmentem mają problem. I z tego, co widzę, najtrudniejszym fragmentem dla nich jest to, żeby po prostu ogarnąć, że tutaj trzeba w bok skoczyć. Jak widzicie, parkour to poziom przedszkola. No
ale jednak fakt, że jest w stronie widzialne, diametralnie zmienia sytuację. Nie rozumiem, dlaczego są lagi. Aż takie przynajmniej, bo takowych lagów, no, dawno na ekstremie nie widziałem. A jak widzicie, ja rączki umywam, ponieważ jasno widać, że ja nic nie robię, co by lagowało, okej? Okay? Żartowałem tylko z tym parkurem niewidzialnym, który może lagować. Ej, bo im dłużej to trwa, tym mniej widzę, co się dzieje, jakby. Dobra, ale może to im przynajmniej pomoże w tym, żeby dobiec do samego końca, ponieważ nie będą widzieli, jak się ludzie spychają, tylko będą mogli po prostu przebiec. Osób, które jeszcze nie weszły, zostało około 7. Tak więc jeszcze 4 osoby, a ostatnie 3, niestety. Bardzo chciałbym też zrobić niewidzialny labirynt i wydaje mi się, że niewidzialny labirynt będzie właśnie kolejną konkurencją. Dobra, jeszcze ostatnia osoba tylko. Kto będzie tą szczęściarą, która jeszcze się załapie na ostatnią... O, jak mieli szansę obydwoje. Obydwoje to zmarnowali też. Dobra, czy ona da radę teraz? Czy ona widzi ten blok? Dobra, widzi ten blok. Kolejny w górę. Oj, źle wyceniła niestety odległość. I czy ta Alex? Czy ta Ale... Oj, ona myślała, że tutaj tak będzie blisko znowu. Proszę, daj ciasta. Dobra, dam im tutaj ciasta. O, proszę bardzo, macie ciasto. Ej, zaraz. Wszystkie osoby, co miały wejść, już weszły. Dobra, więc się pozbywamy ciebie. No i ciebie oczywiście. Teraz tylko się pozbyć tego parkura, co nie jest łatwe, bo kiedy się niszczy barier bloki, to jeszcze przez chwilę zostaje po nich ta ikonka. Dobra, wracajcie na dół. Ja też sobie teraz oddzielę ich od... Oj, co jest? Ale mnie zlagowało. Ej, yo. Ja naprawdę, widzowie, nie mam pojęcia, co się dzieje z serwerem. Chyba jakiś bardzo niefortunny dzień wybrałem na tę konkurencję. Uznajmy, że lagi są dodatkową przeszkodą. Przynajmniej chciałbym, żeby to się dało wytłumaczyć. Dobra, że zajistuję na shifcie. Boję się, że dalej są dziury w podłodze. Jednak, no, nie tym razem. To, co bym chciał zrobić, to oczywiście mini labirynt. Powiedzmy, że wejście będzie tutaj i zacznę już robić pierwsze korytarze. Ej, ten labirynt będzie naprawdę przechlapany, jak tak mi się coś wydaje. Dobra, robimy teraz tak, żeby to było jeszcze bardziej wkurzające. Trzeba zrobić kilka zakrętów więcej, bo to jest najgorsze w labiryntach. Zróbmy tutaj... Ej, zaraz, bo tam się mi ktoś bije, ja to słyszałem. Dobra, ty odpadasz, myszka Miki. Chrupek się wbił tu perłą. Tepe, chrupek. Nie no, co jest? Okłamali mnie. Nikt się tutaj nie wbił perłą. A, on się wbił i bił. A, ja go wykluczyłem. O kurde. Dobra, temp, ban, chrupek. 7 dni, myślę, to będzie odpowiednia kara za psucie rozgrywki innym. Zróbmy tutaj kilka korytarzy, tak żeby z 3 sobie szły. A na przykład ten jeden tutaj będzie właściwy. Dobra, oni chcą jeść, więc dam im jedzenie. Tutaj proszę bardzo. Może jakbyśmy tutaj zrobili pułapkę? Nie, no trochę się boję, że jak zrobimy pułapkę, to po prostu oni tutaj wszyscy zginą w tym miejscu, bo im się nie będzie spodziewał pewnie. Możemy na przykład tutaj zrobić przejście już do finalnego roomu i tutaj już będzie miejsce docelowe. Dobra, kilka poprawek. Zamieniamy teraz na bariery. Robimy stack 3. No i mamy w ten oto sposób niewidzialny labirynt. Dobra. Zadanie jest generalnie bardzo proste, no. Ostatnie 5 osób na zielonym konkrecie odpada. Dobra, i teraz będą musieli wykminić, jak tam w ogóle dojść, ale wiecie co? Ja mam pomysł. Ja to może tutaj, o, zrobię tak, żeby oni widzieli, że tędy się nie da. Ktoś tutaj znalazł wejście od dobrej strony i reszta pewnie dopiero zaraz się skapnie, że on tam jest. Dobra, poszli i już idą przejść z drugiej strony, bo widzą, że tam gdzieś musi być przejście. Nie wiem, czy oni w ogóle kumają, że to jest labirynt. W sumie trudno powiedzieć, nie? No bo oni nie widzą nic. My wiemy, jak to wyglądało. Oni mają zdecydowanie cięższe zadanie. Dobra, już chyba wszyscy się skapli, że to trzeba tamtą stroną przejść. Ale na przykład z tego, co widzę tutaj, nikt nie jest w ogóle blisko wydostania się. Wszyscy poszli w ślepy zaułek. Ja mam tylko nadzieję, że zaraz serwer nie padnie, bo to, co się dzieje, to jest istna komedia. I coś mi się wydaje, że ktoś dzisiaj może stracić pracę jako technik serwera. O, proszę bardzo, wyrzuciło mnie. Nice. Okazało się, że rzuciło mnie i dużą część graczy z serwera. I cóż, tylko tyle ich zostało? No, przykro mi. To jakby, co ja mogłem zrobić w tym wypadku? Przecież nawet nie odpowiadam za techniczną stronę tego serwera, okej? Ja mam tyle z tym wspólnego, co ze streamowaniem na Twitchu. To było dawno i nieprawda. I nawet nie w tym miejscu. Dobra, więc tak. Skoro mamy tutaj dwie osoby... Zaraz, co ta Alex tu robi? Czemu? Oj, zaraz. Tutaj gdzieś był i zginął po prostu. Wy te fy? Okej, dobra. Damy szansę może Steve'owi tam dojść. On tutaj próbuje... O nie, czy on się pyta? Czy on się pyta o pomoc? I czy ten Steve mu pomaga? Chyba tak. O nie! No, jakby nikt nie powiedział w zasadach, że nie można sobie pomagać. Dlatego, cóż, jest to legalnie usprawiedliwione niestety. No, więc liczba graczy zmniejszyła nam się o wiele bardziej niż przewidywałem. Wracajcie na niewidzialną platformę. Jestem teraz ciekaw,
ciekaw, czy ktoś nie trafi w te przejście tutaj. Oj, no naprawdę jeden typ nie trafił. Na szlifcie. Dobra, czyli w tym wypadku mamy trzech finalistów. Wow. A w sumie to w teorii dwóch według serwera. Nie wiem dlaczego, no ale cóż. Tak już wyszło. A naszych trzech finalistów to minister Owocek, Ikaria i czarny Zbik. Okej. Okay. Ale tutaj w ogóle to by się przydało pozbyć tej wody, bo ona tutaj może jakieś nieprzewidziane rzeczy potem wprowadzić. Mają zdecydowanie za dużo tortów, więc tymi tortami to ja się zajmę, bo nie chcemy, żeby ktoś się przypadkiem przejadł. No i dobra. W tym wypadku powinniśmy zrobić jakiś półfinał, a potem prosto do finału. Więc mam pomysła. Każę im tutaj stanąć na czerwonej platformie. Doknes bonjour to po francusku. Co mnie to obchodzi, że to jest po francusku? I teraz zróbmy tak. Postawmy w losowych miejscach, na przykład tutaj i tutaj, dwa bloki barier niewidzialne. I teraz dwie osoby będą musiały znaleźć te bloki. A jedna osoba, która ich nie znajdzie, odpadnie. Na platformie są dwa niewidzialne bloki. Ten, kto nie znajdzie żadnego lub znajdzie ostatni, odpada. Na jednym bloku może być jedna osoba. Dobra, więc zobaczymy, jak im to pójdzie. Zobaczymy, czy oni w ogóle skumają, o co chodzi. Ej, on spadł! Yo! On spadł nawet na niewidzialnym. Okej. Okej. To było dziwne w sumie. Więc półfinał nawet okazał się niepotrzebny. Chyba nie doceniłem widzów. Myślałem, że oni serio będą potrzebować jakichś konkurencji, wystarczyło poczekać chwilę i selekcja naturalna, cóż, zrobiła swoje. Oni w ogóle nie ogarnęli, co do nich mówię. Dobra, nie wiem, czy to jest w ogóle ważne. Zróbmy tak. No wracajcie na platformę. Wracajcie na platformę, no czego nie rozumiecie, ziomy? Jaką niewidzialną musicie iść do dwóch przeciwnych rogów? I nie spaść. Minister Owocek, oddaj winę, zapłacę ci. Dobra, robią to tyle dobrze, że przynajmniej idą na shifcie. Dobra, więc jedna osoba jest już w rogu, druga osoba cały czas zmierza, nie wiem, czy ona się jak boi, skoro idzie na shifcie. Może źle to zrobiłem, ale dobra, zrobię tak. Set, red, concrete. Okej. Okay. I teraz dodajmy trochę dziur tutaj, a przy okazji dajmy im ciasta, by się mogli najeść, by było fair play. I zróbmy tak. Replace barier na barier i zero, tak, żeby było tutaj troszkę dziur. Dobra, gdy napiszę start, musicie zejść z czerwonych bloków i zacząć PvP. Podłodze są dziury, które będą utrudnieniem. Ten, kto przeżyje, wygrywa event. Dobra, zabieram więc torty i piszę start. Dobra, mieli zejść z bloku, więc rozwalamy blok tutaj, rozwalamy blok tam, oni idą na shifcie. Chyba nie chcą bardzo wpaść. To mi się podoba. Zobaczmy, jak tutaj w ogóle wygląda sytuacja. Daj wina, please? A, wina, w sensie, że wygraną. Dobra, nieważne. Chyba troszkę źle zrozumiałem znaczenie tego słowa. Dobra, podchodzą do siebie. Tutaj widzicie, no jest dużo dziur między nimi, więc mogą się po prostu zepchnąć do tych dziur. Oj. Dobra, ten prawie tam wpadł do tamtej dziury, biją się i chyba będą się bić na shifcie. Ten tutaj praktycznie, oj, cały czas koło tej dziury jest. Ja nie wiem, czy jest w ogóle świadom, że jest w takim ryzyku. Chyba nie. O nie, prawie cały czas ten typ na farcie tylko leci. Ten też tutaj, pomiędzy dziury cały czas wpada. Czy ktoś z nich wypadnie, czy jednak grę przesądzi samo PvP, zaraz jak on go odpycha. Patrzcie, co tutaj stało. Przez chwilę zrezygnował z shifta, zrobił duże ryzyko, ale dzięki temu nadrobił troszeczkę dystansu pomiędzy nim a drugim Steve'em. Dobra, uwaga, są tutaj cały czas. O, i wpadł! Więc jednak przegrana poprzez przepadnięcie z platformy. Czary Zbik wygrywa tą konkurencję. Teraz możemy zobaczyć, na przykład zamienić całą barierę na bedrock i zobaczyć, ile tak naprawdę było tutaj dziur. No, dziur było mega sporo i dopiero teraz to widać. Dobra, słuchaj, czarny Zbik, skoro jest to konkurs na niewidzialnej platformie, to twoja nagroda także jest niewidzialna. Nie dostajesz nic. Nie no, żartowałem widzowie, oczywiście, że mu coś dam. Ale tym razem będzie to trójząb, trzymaj trójząb oraz netherite'owy blok, w którym znajduje się 9 sztabek emeraldów. Znaczy emeraldów, netherytu. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Piszcie, gdzie następnym razem mają przeżyć widzowie. I filmy są codziennie, więc widzimy się jutro. Siema.